Teraz sztuka, która jednoczy ludzi sprawnych i niepełnosprawnych. W Jarosławiu rozstrzygnięto konkurs plastyczny dla twórców z warsztatów i ośrodków rehabilitacyjnych całego regionu. To artyści, którzy nie sprzedają swoich obrazów. Rzadko kto ma okazję oglądać ich pracę. Tym bardziej warto spojrzeć na nie choć raz, tak wnikliwie jak jury konkursu. Sztuka jak gdyby jednoczy tych, którzy są, no nie ma tej różnicy w sztuce, w odbiorze, czy pełnosprawny, czy niepełnosprawny, faktycznie tu się zacierają te granice. Nagroda pierwsza to jest naprawdę profesjonalna praca o wysokich walorach artystycznych i widać tam autentyczność tej pracy. To znaczy, że twórca naprawdę przeżywał tą sytuację tych dwóch koszykarzy, którzy tam grają na wózkach. I po raz trzeci nagrodą główną jest wyjazd osoby niepełnosprawnej wraz z opiekunem do Brukseli, do Europarlamentu. Nagrodę ufundował pan europoseł Zapałowski. Paweł Jarosz, Łukasz Januszewski, Piotr Bera, Piotr Bracio i Małgorzata Wietka to tegoroczni zwycięzcy konkursu. Nagrody odbiorą 12 października. Jarosławska Galeria Przedmiotu raz do roku nagradza niepełnosprawnych artystów za ich wrażliwość na sprawy ludzkie.